krzesło. Robimy krzesło, ale może być różne krzesło. Z takim oparciem. Tylko tak, żeby... A może być takie? Może, albo fotel. Fotel chyba jest większy od krzesła, co? A szafa? Szafa? A jak powiem dywan, to kładziemy się na podłogę. Dywan! Świetnie, uwaga, bawimy się. Idziemy sobie do sklepu. Zobaczyć, który dywan mi się najbardziej podoba. Leży tak prosto, płasko. O, tu dywan z taką dekoracją piękną. No, bardzo mi się ten dywan podoba. Stajemy i biegniemy na paluszka. Krzesło. Robimy krzesełko. Idę wybrać najpiękniejsze krzesło. I teraz tak patrzę, o, tu jest takie ładne krzesełko, tu mogę Lanka siedzieć, a tu proszę jest oparcie, które krzesło mi się jeszcze podoba. Zosia ma takie krzesło ładne. Dobrze, wybrałam dwa, bo więcej nie potrzebuję. Idziemy dalej i niesiemy krzesło. Krzesło jest ciężkie, pochylamy się. Wykrzywioną. Proszę, wybieram sobie najładniejszą lampę. O, tu mi się lampa podoba. Bardzo ładna figura. Która lampa mi się jeszcze spodoba? Tu też jest bardzo ładna lampa. A tu taka mała... Tu malutka lampeczka. A tu okrągła lampka. O, okrągłym. Bardzo ładnie. Kupiłam 5 lamp. Idę do domu. Idziemy dalej. Potrzebuję. Jaki tu sobie wybiorę? Chyba ten niebieski. Niebieski do korytarza wziąłam sobie dywan, a my teraz niesiemy dywan. Idziemy, bo ciężki dywan. Ciężki dywan niesiemy. Ciągniesz, tak? Mikołaj ciągnie dywan. Ojej, wiecie co się stało? Dywan nam wpadł do błota. Posłuchajcie. Co teraz robimy? Wybierzemy dywan, robimy pralkę, wstajemy, robimy pralkę i kręcimy pralką, tak? Pralka bierze. A teraz, żeby był suchy, to pralka musi wywirować. Trzęsie pralka dywan. Idziemy dalej. Czajnik może być z gwizdkiem, o tu czajnik taki ekstra, widzę na jednej nodze stojący czajnik, który mi się podoba, tu też mi się podoba ten czajnik. Tu taki czajnik z dwoma uszkami, dwa usza, uszka, ma, tak? Piękne czajniki. Dobrze, dziękujemy, koniec zabawy, chodźcie teraz.